Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Poseł PiS Anna Pieczarka dziś z nami w studiu w ten piękny majowy poranek. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie panią, witam wszystkich państwa. Faktycznie to chyba najpiękniejszy poranek od co najmniej pół roku. Temperatury mówią, że dzisiaj około 26 stopni. Tylko mam nadzieję, że ta temperatura utrzyma się trochę dłużej niż dwa dni. No właśnie, tak jak mówią synoptycy, do czwartku, chociaż maj przed nami, czerwiec przed nami, te miesiące letnie przed nami. Tak, tym bardziej, że maj to optymizm, rozwój i nadzieja w pełnym tego słowa znaczeniu. Tym bardziej, że ostatnio także wiele dobrych informacji napływa do regionu tarnowskiego, który może liczyć na wsparcie, na olbrzymie wsparcie finansowe, może liczyć również Polska. Tak, i o tym wsparciu finansowym decydowaliśmy 4 maja w ubiegłym tygodniu. Ja mówię, że to był taki czwarty bardzo ważny dzień w kalendarzu majowym, bo wiemy, że 3 maja i generalnie weekend trzeciomajowy bardzo celebrujemy i zaraz po tym weekendzie wtorkowe głosowanie, przypomnę, Sejm przyjął ustawę w sprawie ratyfikacji. To jest 770 miliardów złotych ze środków unijnych. Środków, które tak naprawdę wpłyną do naszych tych najmniejszych ojczyzn, mówię tutaj o samorządach, ale też miastach, do szpitali na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ale też do przedsiębiorców. Wiemy wszyscy, chociażby pracując bardzo długo w samorządach, że te środki są nam bardzo, bardzo potrzebne. To jest taka perspektywa finansowa, myślę, że co najmniej na 10-20 lat dla dobrego rozwoju Polski i cieszę się jako Polka, jako parlamentarzystka, że mogłam poprzeć tę ustawę. Jestem z tego bardzo dumna. Czekamy teraz na efekt końcowy w Senacie. No wiem, jak decyzję poprzedziła burzliwa debata za ogromnymi środkami dla Polski i nie zagłosowała między innymi większość klubu Koalicji Obywatelskiej. Politycy mówią, że Platformie Obywatelskiej nie zależy na dobru Polaków. Tak, pani redaktor bardzo słusznie zauważyła o tej burzliwej debacie, ponieważ ja tutaj powiem, że harmonogram posiedzenia wtorkowego Sejmu przewidywał tylko 1,5 do 2 godzin obrad, więc wydawałoby się dla nas wszystkich parlamentarzystów, że jest to sprawa bardzo jasna, bardzo oczywista. Natomiast bacznie przysłuchiwałam się wszystkim wypowiedziom parlamentarzystów, zwłaszcza wymienionej grupy przez panią redaktor Platformy Obywatelskiej. I szanowni państwo, jako jeszcze raz podkreślę poseł pierwszej kadencji, jestem wyjątkowo zdumiona słysząc prezesa Budkę i to, co wypowiada i tą chwiejność jego emocji politycznych w związku z tym, jak różne wypowiedzi ma na przestrzeni chociażby kilku miesięcy, gdzie w grudniu popiera i jest za tą ustawą, za tymi środkami unijnymi, a już w miesiącu kwietniu, początkiem maja przychodzi do tego, że bardzo zmienia decyzję. Jeszcze tutaj zauważyłabym ten pozytyw, bo mam nadzieję, że w sercu kilku przynajmniej posłów Platformy Obywatelskiej była ta możliwość zagłosowania za. Natomiast faktycznie wpływ pana prezesa Budki jest bardzo duży i tutaj oczywiście jestem zdumiona taką decyzją, że tak lekceważą nas wszystkich, nas wszystkich Polaków, bo przecież to jest dla dobra naszej Polski, dla dobra całej Europy, bo przecież to, jak będzie rozwijał się poszczególny kraj, świadczy o tym, jak będzie rozwijać się cała Europa, cały świat. Pani poseł, a czy będą wyciągane konsekwencje dla współkoalicjanta, który zagłosował przeciw? Mam na myśli Solidarną Polskę. Tutaj, szanowni państwo, tak jak zagłosuje Solidarna Polska, wiedzieliśmy już od kilku miesięcy. Tutaj argumenty Solidarnej Polski były powtarzalne, były takie same, więc też wiedzieliśmy i mogliśmy się tego spodziewać. Natomiast o konsekwencjach, tak jak powiedział poseł Waldemar Andzel, komisja do tego powołana będzie decydować w miesiącu lipcu, kiedy to parlamentarzyści w większości się zaszczepią i będą mogli wziąć udział w tej komisji. Jak pani poseł zwróciła uwagę, to olbrzymia szansa na rozwój Polski, te 770 miliardów złotych na rozwój Polski przez kolejne lata, ale też jakimś kosztem.
Na pewno tak. Tylko pani redaktor, no to są tak olbrzymie środki unijne, te 770 miliardów złotych i te potrzeby są tak duże, biorąc pod uwagę, w jakim jesteśmy czasie, czyli czasie zniszczenia gospodarki, zniszczenia naszego życia, tego socjalnego, ale też życia wewnętrznego, które spowodował COVID-19. To są takie zniszczenia, o których nawet nikt z nas, nawet najstarsze pokolenia, nie mogły nawet myśleć, a to się wydarzyło. W związku z tym ta możliwość finansowa i to dobro, które może w jakimś tylko małym stopniu, ale zrekompensować to, co się podziało przez ostatni co najmniej rok. Trzeba po prostu te pieniądze dobrze zainwestować. Dobrze, sprawiedliwie zainwestować. Pani poseł, a czy samorządy będą miały wpływ na podział tych środków? Jest oczywiście zapis w związku z porozumieniem, do którego doszło i spotkaniem rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego z Lewicą i o tym podziale sprawiedliwym cały czas się mówi, zresztą cały czas to się odbywa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica czuwa cały czas, żeby poszczególne środki, które są rozdysponowane drogą różną czy różnych konkursów, były w sposób sprawiedliwy podzielony. Chociażby wspomnę Erfil, gdzie każda gmina te finanse mogła dostać. Teraz o bardzo ważnej inwestycji oczekiwanej przez mieszkańców, a mianowicie o moście w Ostrowie i jego remoncie i pani zaangażowaniu w sfinalizowanie tej inwestycji, coraz bliżej do tego, aby poprawiła się komunikacja mieszkańców, na co czekają od dawna. Ja tylko mogę powtórzyć, bo faktycznie te kwestie związane z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg już wybrzmiały, już państwo na pewno o tym wiecie. Odbyła się konferencja w Starostwie Powiatowym, gdzie wspólnie ze starostami o tym państwa powiadomili. I ta olbrzymia kwota 12 milionów złotych przekazana przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to jest kwota przekazana na ten rok. Mam zapewnienie od kancelarii pana premiera Mateusza Morawieckiego, rozmawiając bardzo często z panem ministrem Krzysztofem Kubów, że druga transza wpłynie w przyszłym roku i tutaj w systemie dwuletnim ten most będzie wybudowany, ale też mam zapewnienia od pana starosty, że most będzie już przejezdny pod koniec tego roku. Więc ta najbardziej wyczekiwana chyba inwestycja, nie tylko przez mieszkańców powiatu tarnowskiego, ale też w większości przez mieszkańców Tarnowa, bo przecież jeżdżą często, bo pracują w Krakowie, ta inwestycja będzie zrealizowana. Jestem bardzo też zadowolona, że podjęłam się wszelkich działań. Nie ukrywam, że one trwały naprawdę długo, bo pamiętam, jak półtora roku temu w grudniu o tym fakcie rozmawialiśmy w studio. Było kilka różnych możliwości, natomiast decyzja zapadła, żeby ten most na nowo odbudować i tak się dzieje, te środki finansowe popłyną do nas. Mam zapewnienie pana premiera Mateusza Morawieckiego, że na jesień do nas przyjedzie, żeby zweryfikować te prace, które już będą na zewnątrz wykonane. Bardzo cieszę się z tego faktu, tym bardziej, że faktycznie wiele mieszkańców zwracało się do mnie i też sama denerwowałam się, żeby to wszystko miało miejsce. Dzisiaj bardzo się cieszymy, ponieważ tak się stało, będziemy mieć nowy, piękny most na Ostrowie. Natomiast jeżeli Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to tutaj trzeba się pochwalić, że tych środków wpłynęło o wiele więcej. Poszczególne gminy te środki dostały, czy to na wykonanie dróg w systemie jednorocznym, czy też wieloletnim. Natomiast jest też utworzona lista rezerwowa i pozwólcie państwo, że wymienię tutaj gminę Tuchów, bardzo ważną drogę w Jodówce Tuchowskiej. Gmina Lisia Góra czeka na piękną drogę w Nowych Żukowicach i miasto Tarnów, które złożyło dwa wnioski. Wnioski dotyczą ulicy Krasińskiego i ulicy Nowy Świat. I szanowni państwo, też jestem po rozmowie z Ministerstwem Infrastruktury, z panem dyrektorem Tomaszem Tomalą i mam zapewnienie, ponieważ te wnioski są bardzo wysoko na liście rezerwowej, że ta szansa na to, że te drogi będą wybudowane, że będą finansowane, jest bardzo, bardzo duża i też taką deklarację przede wszystkim mieszkańcom Tarnowa, bo wiem, że na te drogi czekają, chciałabym złożyć. A pani redaktor, jeżeli rozmawiamy też o drogach, to wspomnę, bo też dzwonili do mnie niektórzy,
niektórzy mieszkańcy, może nie dużo, ale 2-3 osoby z Mościc. Wiem, że też takim marzeniem drogowym, że tak powiem kolokwialnie, mieszkańców Mościc jest chociażby droga ulica Pasterska w Mościcach. Też wiem, że jest to na etapie, może być już na etapie projektowania. Trzeba wyciąć tam piękne, jeżeli dobrze pamiętam, dęby w ilości około 50 sztuk. Wiem, że jest gotowość Rady Osiedlowej Mieszkańców Mościc, żeby nowe drzewa posadzić. Droga ma zostać, być poddana projektowaniu i następnie sposób finansowania, czyli Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. I też, jeżeli by się udało to tym schematem pójść, to tutaj też moja taka deklaracja jako parlamentarzysty i też sąsiadki przecież mieszkańców Mościc jest. Z tego tytułu. Czyli bardzo dobre informacje tutaj płyną. Pani poseł PiS Anna Pieczarka, dziś gościem porannego programu Słowo za Słowo, że jest duża szansa na to, że wnioski z listy rezerwowej zostaną pozytywnie rozpatrzone i że te samorządy osobiście z kancelarią otrzymają pieniądze. Tak. Jeśli chodzi o środki z programów ministra kultury, tutaj konkursy już są rozstrzygnięte i czy są jakieś pieniądze właśnie dla regionu tarnowskiego na tego typu zadania? Tak, pani redaktor, tych wniosków w Ministerstwie Kultury i tych sposobów aplikowania jest co najmniej kilka. To ministerstwo jest dla mnie szczególnie ważne, ponieważ moja praca wieloletnia w kulturze, ale też jestem, szanowni państwo, członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. I tutaj mieliśmy już poszczególne rozstrzygnięcia. Było to chociażby rozstrzygnięcie z tytułu infrastruktury domów ludowych, infrastruktury kultury. Jeżeli chodzi o domy ludowe, to możemy liczyć na te piękniejsze, ponieważ dostały dofinansowanie chociażby w tych miejscowościach jak Zakliczyń, Ciężkowice, Wojnicz, gmina Tarnów. Mamy też infrastrukturę kultury, która tak jakby trochę bardziej duchowo, a co za tym idzie finansowo. Jej rozwój jest niezbędny i tutaj chociażby wymienię Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, które to dofinansowanie też dostało. Tych możliwości aplikacji jest sporo. Na pewno nie są to łatwe wnioski do napisania, ale też ciekawość i taka indywidualność zawarta w tych wnioskach decyduje o przyznaniu poszczególnych środków finansowych. Ostatnio z pani inicjatywy odbyło się spotkanie z wicemarszałek Iwoną Gibas oraz Moniką Gibała, dyrektorem do spraw kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego. Czego dotyczyły te rozmowy? Pani redaktor, szanowni państwo, faktycznie pani marszałek Iwona Gibas wspólnie z panią dyrektor Departamentu Kultury odwiedziły Tarnów i te miejsca, które były w programie, to BWA oraz nasze piękne Muzeum Okręgowe. Tak naprawdę pani marszałek też zapoznała się, bo też miałam okazję z panią marszałek rozmawiać i przedstawić jej trochę tą sytuację, powiem sytuację kulturalną w mieście Tarnowie, ale też w całym naszym regionie tarnowskim, ponieważ jak wiemy, i to też często jest powtarzane, pandemia też uczyniła wiele złych takich emocji i domów kultury swoją działalność, domy kultury musiały troszeczkę przekształcić, ponieważ wiele rzeczy, chociażby wydarzeń, które są organizowane jako kulturalne, ale też masowe, nie mogliśmy jako przedstawiciele tej kultury, dyrektorzy kultury organizować. Dlatego pani marszałek tutaj wizytuje nasz Tarnów. Myślę, że tych wizyt, tak jak powiedziała pani marszałek, będzie jeszcze więcej. I też weryfikując poszczególne możliwości finansowania przez Urząd Marszałkowski tych instytucji, ale też w perspektywie nowego rozwoju. Tutaj też wspólnie z panem dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie, panem Kazimierzem Kurczap, rozmawiamy o możliwości bardzo dużej współpracy z Węgrami, a mamy się przecież czym chwalić. I na koniec, pani poseł, jeszcze niedawno świętowali strażacy, obchodziliśmy 4 maja, świętowali strażacy. Są nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla tych jednostek, to kolejna dobra informacja. Jak wynika z zapowiedzi, te pojazdy również trafią do innych jednostek w kolejnych latach. To też cieszy. Tak, i pozwólcie, szanowni państwo, pani redaktor, że może zacznę od życzeń, bo przecież niecały, 4 maja obchodziliśmy Dzień Strażaka. To takie piękne święto osób, które są nam oddane, osób, które poświęcają się dla naszego
życia. I wszystkim strażakom życzę tego, co najlepsze, żeby bezpiecznie zawsze z akcji wracali do swoich domów. Natomiast ta dobra informacja, drodzy strażacy, druhy i druhowie, to jest taka, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał bardzo duże środki na zakup nowych samochodów strażackich w skali całego kraju. Jest to 314 pojazdów, natomiast nasze piękne województwo małopolskie ma przekazane 25. 7 to samochodów ciężkich, a 18 to samochodów średnich. Podam pani redaktor te wartości, ponieważ wiem, że bardzo one interesują naszych druhów. Powiat tarnowski może poszczycić się dwoma takimi samochodami. Jednostka OSP Wielka Wieś, jednostka Koszyce Małe, ale też powiat wielicki dostał dwa takie samochody. Powiat dąbrowski, mała gmina, ale jakże piękna, Gręboszów, OSP Ujście Jezuickie. Samochód też trafił do powiatu proszowickiego, do gminy Pałecznica i powiat brzeski, bardzo blisko gmina Dębno, jednostka OSP Łoniowa. Bardzo cieszę się, że tutaj jednostki OSP zostały wsparte tymi samochodami. Wiemy, szanowni państwo, że one są na pewno niezbędne i tutaj te wartości finansowe nawet nie są do policzenia, ponieważ są to kwestie, które często ratują nasze życie, życie naszych rodzin, dlatego każde pieniądze właśnie na ten cel przeznaczone są i są bardzo, bardzo istotne. Bardzo cieszę się, że te dofinansowania popłynęły. Wiem, że te jednostki mają bardzo dużo wyjazdów, są zapisane w Krajowym Rejestrze, obsługują zarówno drogi powiatowe, jak i wojewódzkie. I pani redaktor, wspomnę jeszcze o jednej tutaj dla mnie, chociaż na pewno jest ich więcej, ale o jednej też jednostce, która jest bardzo ważna, miałam przyjemność spotkać się. Mówię tutaj o jednostce SP Wierzchosławice, która często wyjeżdża poza teren swojej miejscowości na odcinku prawie całej autostrady, prawie do miasta Krakowa, ratując też często nasze życie. I wiem, że ta jednostka bardzo oczekuje też na nowszy samochód i też dokonam wszelkich starań wspólnie z parlamentarzystami, żeby ten samochód mógł być być może w inny sposób, ale też sfinansowany. Wiem, że też jednostka Mikołajowice oczekuje na nowy samochód, ale wyrażam nadzieję, że sukcesywnie uda się to nam wszystkim uczynić. Na te pojazdy, które zostały przyznane, nazwijmy to w tym rozdaniu, już do strażaków ochotników trafią w tym roku. To też dobra informacja. Tak, to bardzo dobra informacja. Dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę. Poseł PiS Anna Pieczarka była dziś gościem porannego programu Słowo za Słowo. Dziękuję za wizytę Dziękuję w studiu. Dziękuję bardzo i życzę państwu, nam wszystkim, pani redaktor, dużo słońca, bo ono chyba teraz jest takim najlepszym środkiem psychologicznym dla nas wszystkich. Dziękujemy bardzo, dobrego również tygodnia.